Zalipie znajduje się około 30 km na północ od Tarnowa. To najbardziej kolorowa wieś w Polsce, a wszystko to za sprawą barwnych malowideł umieszczanych na ścianach domów, studniach, budynkach gospodarczych, wiatach, ławkach i płotach. Przeważają oczywiście motywy kwiatowe. Ta ciekawa tradycja narodziła się już ponad 100 lat temu. Najbardziej znaną malarką była Felicja Curyłowa. Po jej śmierci w roku 1974 Cepelia zakupiła zamieszkiwany przez nią dom i przekazała Muzeum Okręgowemu w Poznaniu. Niestety wszystkie te malowane domy porozrzucane są tutaj po całej wsi, tylko kilka znajduje się w zagrodzie Felicji Curyłowej. Dlatego, żeby zobaczyć je wszystkie, to dobrze przejechać po całej wsi samochodem i po prostu je odnaleźć. Przed nami dom malarek, który jest ośrodkiem pracy twórczej oraz znajduje się tutaj gminny ośrodek kultury. Obejrzeć można tutaj zdjęcia dawnych prac, salę zdobioną kwiatami z bibuły. Przy domu malarek znajduje się mapka, gdzie właśnie znajdują się wszystkie te malowane domy. No, miejsce jest genialne, piękna wieś, urocza wręcz, także warto tutaj się pojawić.